ja tę całą diagnostykę uprościłem bardzo znacznie. Więc jak można rozpoznawać? No trzeba wymyślić nowy system diagnostyczny. To znaczy się, tak mamy 40 milionów wyrazów w języku polskim, nie? Powiedzmy sobie. No to każdy z tych wyrazów piszemy literami alfabetu. Więc trzeba, wystarczy znać alfabet, żeby te wyrazy napisać lub umieć odczytać. I mnie nie trzeba ich znać. Więc ja wymyśliłem takie 18 parametrów, które no jakby służą do identyfikacji różnych tych chorób. I tymi parametrami to jest sterowalność, martwice, 8 infekcji zewnętrznych i 8 infekcji wewnętrznych. Infekcje wewnętrznych zapisuję za pomocą identyfikacji takich symboli, prawda, w liczniku, a infekcje zewnętrzne potem określone i przypisane symboli w mianowniku. No i teraz trzeba, jeśli umiem rozpatrzyć, które z tych jakby infekcji występuje, czy coś dotyczące całego organizmu, prawda, to potem mogę to samo zrobić do poszczególnych organów, które są. I to umożliwia mi identyfikację, gdzie taka jak gdyby infekcja występuje. I to jest suma kombinacji tych różnych czynników. Czynników i to upraszcza. Mówi o tym, na co się jest tak. I stąd diagnostyka jest bardzo szybka. Wystarczy pół godziny, żeby po prostu każde choroby identyfikować precyzyjnie. Do tego stosuję oddział dominujący, który jest nośnikiem informacji i jest równocześnie nie tylko nośnikiem, ale jest też magazyn, może magazynować informacje. Prawda? Stąd to po prostu to jest inny sposób myślenia, wyobrażenia, kombinowania tego wszystkiego, żeby to opanować. No, a praktyka czyni mistrza, więc po prostu ten sposób jak gdyby tego opanowania u mnie jest bardzo taki doskonały, bym powiedział. A ludzie po prostu nie umieją tego tak zrozumieć. To taka sytuacja, jakby Bushman przyszedł do naszego domu, zobaczył telewizor, a on nie wie nic o elektryczności. A my mówimy o układach, o prądach, o różnych falach elektromagnetycznych, w których on w ogóle nie ma pojęcia. Więc ja jestem w tej samej sytuacji. Opowiadam o rzeczach, które po prostu ludzie nie łapią. To, no, to jest oczywiste. No i proszę powiedzieć, czy ta metoda to jest taka metoda, że tylko pan ją potrafi wykonać? Czy wymagane są jakieś specyficzne umiejętności, dary? Czy jest pan na przykład w stanie każdą osobę inną też nauczyć? Myślę, że to jest kwestia chcenia i po prostu przestawienia się na to, żeby chcieć coś nowego poznać, a nie, że to jest nie do opanowania, że to jest to niemożliwe. Ja nie jestem kimś nadzwyczajnym, jestem zwykłym człowiekiem, który dochodził do tego metodą prób i błędów. Popełniałem wiele, wiele błędów, no ale te błędy, na błędach człowiek też się uczy, prawda? Tak samo jak na rzeczach dobrych. No oczywiście. To jest normalne, więc to jak umiałem, to opowiadam jak mogę, żeby to nie stwarzać mnie, że jestem kimś nadzwyczajnym. Jestem normalnym człowiekiem, który zauważa coś, co inni nie widzą. Czego inni nie widzą. Po prostu. No jak ja zajmuję się optymalizacją matematyczną i staram się za pomocą wzorów opisać konkretną rzeczywistość. Jeśli ja nie będę krytyczny do tej rzeczywistości, to moje wzory, które ja sobie stworzę, po prostu będą złe. A więc moja wykonana optymalizacja nie przyniesie oczekiwanych efektów. Więc ja muszę się nauczyć być krytycznym. Ludzie jakoś są pozbawieni tej krytyczności, tego wszystkiego, tych analiz. Mają jakąś taką własną butę, że oni są najważniejsi i tą swoją najważniejszość pokazują. Jesteśmy po prostu tylko ludźmi, powinniśmy być, żyć w zgodzie ze wszystkim, że każdy ma prawo
mieć swoje animozje, jakieś tam inne uwarunkowania, mamy prawo mieć własne osądy, własne widzenie, że innego, inny sposób tego świata, nie? Prawda? A nie, że nazywać ich od razu kanaliami. Prawda? Jakbyśmy byli tacy sami, to jakby była nuda, nie? Prawda. No to... A proszę mi powiedzieć w takim razie, diagnostyka diagnostyką, ale czy po zdiagnozowaniu, sklasyfikowaniu jakiejś choroby można ją również jakoś łatwo wyleczyć? Czy tą dysfunkcję jakoś usunąć? To znaczy się, medycyna jest też częścią, na przykład, no, bo przecież robi dobre rzeczy, ale na przykład antybiotyki, nie? To są na pewnym etapie skuteczne, ale jeśli te bakterie, bo to głównie te antybiotyki skierowane są na bakterie, na inne organizmy infekcyjne nie, a ich mamy tych 8 różnych typów organizmów infekcyjnych, które w ogóle te antybiotyki nie działają. A więc bakterie nabiorą odporność na te antybiotyki, więc te antybiotyki nie będą działać. I coraz bardziej właśnie antybiotyki przestają działać. I musimy po prostu znaleźć inne metody, żeby po prostu no, umieć bronić organizmu i umieć inaczej to robić. Biocybernetyka w zasadzie no, umożliwia, żeby te organizmy infekcyjne też umieć zniszczyć, ale to trzeba znaleźć sposób. Niektóre organizmy infekcyjne umiem niszczyć za pomocą różnych oddziaływań dominujących, które generuje, ale niektóre nie. To proszę mi powiedzieć, jak to wygląda? Jak pan pobudza te oddziaływania dominujące, aby zlikwidować, nie wiem, jakiegoś pasożyta czy grzyba? To znaczy się, ja stosuję proste metody. Jeśli mamy przewód trawienny, to każdy zjedzony pokarm, który połkniemy, żołądek najpierw wytwarza kwas solny, który oblewa ten kęs połknięty kwasem solnym. Ale żeby produkować ten kwas solny, który odkaża ten kęs wszystkich typów organizmów infekcyjnych i skutecznie je zabija, to musimy zdawać sobie sprawę, że musimy dostarczyć organizmowi sól, no i wodę. Z soli i wody żołądek wytworzy kwas solny, który zabije. No a teraz jest taka moda lansowana, że sól to działa śmierć, że podnosi ciśnienie i tak dalej. Więc powiedzmy, to jest ten pierwszy etap obronny naszego organizmu. W płucach mamy śluz i tam rzęski napędzają ten śluz do gardła. Co chwilę ślinianki nam produkują ślinę, którą co ustawicznie połykamy. I ta ślina zabiera ten śluz do żołądka i znowu kwas solny to musi zabić. I to jest inny układ obronny płuc, nie? Na skórze mamy łój, który normalnie na centymetrze kwadratowym powierzchni skóry no, sobie mieszka no, 4 milionów bakterii, nie? Powiedzmy sobie, to ten łój też broni. No ale jeśli ten kęs powędruje dalej, powiedzmy sobie, i z tym kęsem zostanie przetrawiony, to razem przetrawionym pokarmem te organizmy infekcyjne wędrują do naszej krwi. A tam mamy już drugi etap obronności naszego organizmu. Tam mamy prawie 400 różnych krwinek białych, prawda, tak zwane limfocyty różnych odmian. Mamy 4000 przeciwciał, 4 miliony cytokin, potężna armia obronna. I żeby ona była skuteczna, to muszą być naczynia krwionośne czyste. No a my, jak jemy, to po prostu pozwalamy sobie jeść żywność bez błonnika. A jak mamy
nie mamy błonnika, to organizm produkuje w wątrobie 5 litrów żółci, 4 litry soku trawiennego, to jest 9 litrów na dobę, nie? 10%, 95% idzie na trawienie, no około pół litra zostaje nadmiarowej żółci soku trawiennego cząstkowego, gdzie błonnik powinien to zabrać. No ale wolimy lebuś bez błonnika, no mamy jeść surówki warzywne, no ale większość mówi, a co to jak kozą, krową jest, żeby to dziecko żarł, no więc jemy żywność bez błonnika. No to jelita się zamulają. Kostki jelitowe to służą do wchłaniania pokarmu i mają specjalizację. Do połowy kosmka sięgają naczynia krwionośne. W różnych tych ilustracjach medycznych jest, że naczynia krwionośne sięgają do całego kosmka, ale kosmk, górne części kosmka się urywają. Jakby się urwały, to krew by spowodowała wykrwawienie dojelitowe, nie? A więc dlatego naczynia krwionośne do połowy kostka sięgają. No i ta część, połowa kosmka, do której sięgają naczynia krwionośne, to jest wchłanianie budulec, witaminy, mikromety, aminokwasy, sól. Główna część kosmka wchłania substancje energetyczne, które wchłaniane są do naczyń chłonnych, nie? A więc glukoza, wynik wlewania węglów wdanów, cukrów, skrobi mącznej, skrobi ziemniaczanej, powiedzmy sobie, kwasy tłuszczowe, to wynik trawienia tłuszczy. Nie? To jest wchłanianie do naczyń chłonnych, wrotka chłonnej, co odkażanie. Substancje budulcowe wchłaniane są do naczyń krwionośnej i wątroba to odkaża. No i powiedzmy sobie, jak jest urwany kosmos, to mamy chłonka wycieka do jelit, ale tą chłonkę z powrotem wchłaniają inne po prostu kostki jelitowe, więc nie ma wykrwawienia. Więc to, co tam jest rysowane w medycynie, to jest bzdura. No i to, ja to obserwowałem na mikroskopie elektronowym, oświetlanym takim laserem, które sobie sam zbudowałem i pamiętam te obrazy, żeby najpierw trzeba zobaczyć, jak to działa. Ja hodowałem sobie szczury, no i no, na te szczury również eksperymenty robiłem. Dałem leki dla dyrektora profy. W 90 roku mówię, że 95% leków jest nieorganiczno-skrętnych, nie wchodzi przez graniny skrętne, spiralki do... Co to znaczy nieorganiczno-skrętne? Czyli wszelkie organiczne substancje mają odpowiednią... Skrętność. Odpowiednią skrętność, tak? A sztucznie wytworzone już tą skrętność nie mają. Po prostu rośliny produkują organiczno-skrętne substancje i leki z roślin wchodzą przez te podobne skrętne spiralki, które są w błonach komórkowych, do komórek. No a leki syntetyczne mają lustrzane odbicie tej skrętności. Czyli to tak, jakbyśmy mieli nakrętkę, są nakrętki prawie... Tak. Właśnie o to chodzi. No i cały skopu w tym, żeby zrozumieć, w czym rzecz. Więc na przykład leki do bólu głowy były produkowane z soku wierzbowego. Sok wierzbowy jest do uzyskania przez tydzień czasu na 52 tygodnie w roku, no ale te leki trzeba produkować przez cały rok. A więc zastąpić to syntetyczną wersją taką soku wierzbowego, chemicznie to samo. Ale jeśli chemicznie to samo, to znaczy się, to jest ten sam lek, no i można go używać. A nieprawda, nie ma inną skrętność i nie wchodzi, wtedy uzależnia. Chemicy uważają, że jeśli chemicznie jest to samo, to jest ten sam lek. A nieprawda. Ja stwierdziłem dla dyrektora Polfy w 80 roku, że znalazłem taki katalizator zmiany skrętności, który by był w kapsułce, w jakiejś tabletce lub innej kapsułce, to by zmieniał skrętność, by cudownie leczył. No to uzyskałem odpowiedź.
panie, jak my będziemy produkować leki, które cudownie leczą, to my nic nie zarobimy. Jeśli te leki są po to, żeby uzyskać maksymalny zysk, no to nie ma racji bytu. To znaczy, nie ma racji bytu cała medycyna oparta na tym przemyśle farmaceutycznym. No bo to księgowi robią w tym momencie medycynę. Tak, no to przecież to wszystko jest po to, żeby uzależnić, wyciągnąć od ludzi jak najwięcej kasy. Ja bardzo często chodzę do różnych ludzi i taki przykład poddam. Panie Wilkowski, jak to dobrze, że pana widzę, pan mi musi pomóc. Jak muszę, to muszę. Jestem człowiekiem, który pomaga, nie? Więc poszedłem sobie do niej. Może pani zrobić mi herbaty? Nie, zrobię panu, bo mi odcięli gaz. No to przecież prąd pani ma. Nie, też mi obcięli. No przecież pani była główną księgową, to przecież pani ma wysoką emeryturę. No tak, no mam te 4200. No i panią nie stać na opłacenie światła, gazu? Panie, bo jestem tak obłożnie chora, ja już 15 lekarzy, rodziny zmieniła i teraz mam takiego innego lekarza i on mnie mówił, że mnie postawi na nogi. No i tego, przynosi mi 8 recept. No i co? Ja spodziewałem się, że ja trochę ją tam po swojemu podkuruję, będzie dobrze, ale ona chce ode mnie 300 zł, bo ona tyle musi mieć na wykup tych leków. No i tego. No ale wcześniej mi pokazała mi swoje szuflady. 8 potężnych szuflad pełne leków, nie? A mówi, jak mnie reklamują coś w telewizji, no to ja od razu idę i kupuję, bo ten lek to jest taki dobry. No i ona ma. No to pani ma drugą aptekę u siebie w domu. I większość rencistów właśnie tak robi, że kupują leki, a potem stwierdzają, że tam czytają lotkę, że to jest na to uszkodzi, na to szkodzi, no więc nie jedzą tych leków. No i tak tego, dała mi te recepty, to ja pomieszkowałam w tych po prostu szufladach. Ja mówię, proszę pani, tego pierwszego leku pani ma 25 zestawów, tego 35, tego 18, tego 6, tego 17 i tak tego. Wszystkie leki pani ma, więc po prostu nie muszę pani dawać tych pieniędzy. Panie, ale może tam kupię w tej aptece inne, nie? Takie same, przecież to wszystko jest to samo. Więc ten lekarz pani też nie wygóruje, to pani musi po prostu się zdecydować na inne rozwiązanie. Widzę, że pani ma jelita zapchane. No a jak są zapchane jelita, no to nie ma fania budulca. A jak nie ma budulca, to organizm nie ma budulca do produkcji hormonów. Są zaburzenia hormonalne. No i przede wszystkim trzeba zacząć od oczyszczenia jelit z tych osadów żółciowych i tak dalej, z tych kul kałowych. To tą drogą trzeba iść. No a jak po prostu nie ma budulca, to organizm produkuje bardzo mało insuliny, a górna część kostków schłania glukozę i ta glukoza bez pokrycia w insulinie nie może być przeznaczona na ciepły ruch, tylko ta, co ma pokrycie w insulinie. A zatem ta glukoza się utlenia i idzie na utłoczenie naczyń krwionośnych. Ma pani już przepustowość naczyń krwionośnych na około 20%, to naczynia zatłuszczone, to pani armia obronna, którą pani ma, nie umie bronić organizmu, bo przez ten tłuszcz nie przejdzie do organizmu i nie będzie broniła przed infekcjami, które się rozwijają w komórkach i tak dalej. No musi pani w ten sposób to zrobić. Panie, ale to ja tak nie będę, bo to takie śmierdzi dla mnie ten olejek rycynowy. No ale wie pani, mimo że śmierdzi, no to trzeba to stosować, wie pani. Widzę, że pani ma w jelitach infekcję grzybiczą. No a jak są grzyby, no to tak jakby, proszę pani, na wojnie pani wyszła na półdwórze i słyszy bzyt, 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 no to pani wie, że ktoś chce panią zastrzelić, jakiś snajper do pani strzela. Nie ma pani się gdzie schować, a przy gnojnicy jest murek, no to trzeba do tej gnojnicy skoczyć i za tym murkiem się schować. Panie, do gnojnicy nie wejdę. No to wie pani, tu chodzi o życie. No to człowiek, broniąc życia, musi zrobić wszystko. Nawet tam, nawet będzie w tej gnojowicy śmierdzi, może śmierdzi. Tak samo
ten olejek retinowy śmierci, to musimy też go zastosować, żeby on oczyścił jelita, żeby były czyste. Wtedy będzie dużo budulca. Nie będzie po prostu, organizm będzie miał budulec do produkcji hormonalnej, będą produkowane wszystkie hormony, a jak będą produkowane wszystkie hormony, nie będzie zaburzeń hormonalnych i będzie proces, to wymusi z kolei oczyszczenie naczyń krwionośnych. Cały ten mechanizm tłumaczę, no ale nie, ludzie wolą iść do lekarza, tabletki połykać i myślę, że to rozwiązanie im pomoże. No, poza tym mam tu takich znajomych, którzy mają 100 metrów do sklepu, to nie pójdzie piechotą, tylko pojedzie samochodem. No przecież on ma samochód na to, żeby pojechać. Ale ten samochód musi zaparkować i też będzie tyle samo miejsca, musi iść do tego sklepu, prawda, żeby tam dojść. No to po prostu dziwne, ale to tak, takie jakoś prawdziwe. Ja chciałem jeszcze wrócić teraz do tego, do tej lewo- i prawoskrętności różnych substancji. Proszę mi powiedzieć, bo pan powiedział przez chwilę, że opracował pan pewną metodę przywracania odpowiedniej skrętności, tak? Tak. Zgodną z organicznymi preparatami. No ja to stosuję, bo na przykład witaminy, mikroelementy, które w aptekach są, na przykład Wigor czy Centrum, nie? To w zasadzie są nieorganiczne skrętne. To i żeby one były działały, to daje taki lek, który zmienia im skrętność. To zauważyłem, że koenzym Q10 zmienia tą skrętność, więc każę brać koenzym Q10, ale w kapsułce, nie w tabletce, bo koenzym Q10 w kapsułce to jest lek pochodzenia roślinnego, a koenzym Q10 produkowany z serca wołu w tabletce już nie ma tej właściwości skrętności. Więc ta możliwość. Poza tym część ale to znaczy, że ta informacja zawarta w tej kapsułce koenzymu, tak, ona potrafi zmienić skrętność, tak, również w takich preparatach chemicznych? Tak, potrafi. No to po prostu badałem, widziałem to, obserwując po prostu działanie na tych przez mikroskop elektronowy, nie? Bo to żaden lekarz nie ma takiego mikroskopu elektronowego, żeby obserwował skrętność różnych substancji. Żaden z naukowców też jakoś do tej pory w świecie nie wpadł, że istnieją substancje lewoskrętne, prawoskrętne i ważne, że chemicznie to już jest to samo, to znaczy ten lek jest prawidłowo działający i prawidłowo musi być skuteczny. A to nieprawda. Na przykład taki talidomid, który badałam właśnie w latach 70., w 78 roku dokładnie, nie? On był wynaleziony przed wojną, przed II wojną światową. W 52 roku został dopuszczony do użycia praktycznego. Bardzo dobrze uśmierzał ból głowy, polubiły go kobiety. No i wzrósł popyt na ten lek. Surowców roślinnych było mało, więc zaczęto produkować lek syntetyczny. Zaczęły się rodzić dzieci potworki, bez oczu, bez rączek. No i coraz tych więcej dzieci potworków się rodziło. No i ja spóźniłem się tylko o 2 miesiące. Tylko że ja stwierdziłem, że przyczyną jest skrętność tego leku. I wystarczyłoby katalizator, żeby on się do mnie leczył. No a oni powiedzieli, że ten lek jest przyczyną rodzenia tych dzieci potworków. Ja to też stwierdziłem. No ale oni byli pierwsi, więc dałem sobie spokój. Po prostu tamci mówili językiem angielskim, więc mieli większą możliwość do reklamowania, a Polska to była wtedy tutaj odosobniona i nie można było tego wszystko reklamować. No i tak co się skończyło. Zresztą ludzie patrzyli na to zupełnie inaczej. Chodziło tylko o biznes i nikt tam nie patrzył na to, czy to pomoże, czy nie. Tylko ważne, że oni zarabiają. I to jest jedna rzecz. Ale to wynika z pana wypowiedzi to, że w zasadzie leki naturalne są dużo bardziej skuteczne niż syntetyczne. Tak. Z tym, że zawierają mniej czynnika aktywnego, tak?
mogą zawierać mniej czynnika aktywnego, czyli powiedzmy zioła, znaczy się, czy inne preparaty mogą po prostu być... No wszystko z leków jak sprodukowane jest, to jest naturalne i ma właściwą skuteczność. Leki syntetyczne takiej skuteczności nie mają. No, trzeba z tego zdawać sprawę. Tak samo antybiotyki na początku są skuteczne, potem bakterie się uodparniają i przestają być skuteczne i trzeba wymyśleć nowe. No i po prostu to, gdzie idzie farmacja, no to jest po prostu zawsze opóźnione. A to, co jest opóźnione, jest nieskuteczne. Trzeba wymyślić takie metody, które będą skuteczne. No, ja reprezentuję biocybernetykę i stosuję metody, które po prostu ani się na to no, pasożyty nie uodpornią, jakby się powiedzieli, czy bakterie, czy wirusy. No i to jest gwarantem większej skuteczności, ale jestem sam. A sam to ja, mimo że tak dużo zdziałałem, to nie mam raz siły przebicia. No a jak to się rozpowszechni, takie te metody, no to one dadzą nam gwarancję, że to będzie skuteczne. Bo przecież na działanie fizyczne te pasożyty się nie uodpornią. Nie? A jeszcze chciałem dopytać, bo w takim razie, skoro ta cała chemia, sztuczna chemia jest nieskuteczna, to co się z nią dzieje w organizmie, tak? No bo okej, ja rozumiem, że w niektórych przypadkach ona może zostać wydalona na zewnątrz, ale co z tą chemią w farmaceutykach, która nie jest wydalona na zewnątrz? Więc organizm traktuje te leki jako truciznę i musi wytwarzać przeciwciała. Wytwarzane przeciwciała, jeśli danego leku nie dostarczamy, to te przeciwciała obracają się przeciw organizmowi, niszczą organizm. No i wtedy się źle czujemy i zasuwamy do lekarza, panie doktorze, bo ja bez tego leku nie mogę żyć. No i to jest tak, jak takie przeciwciała, na przykład takie używki, jak my mamy papieros, jak alkohol, jak narkotyki, to organizm też musi bronić te przeciwciała, które po prostu starają się obezwładnić tą używkę. No ale jak danej używki nie ma, to te przeciwciała niszczą organizm. I to jest stąd, to tworzy się mechanizm uzależnienia od tego leku. Nie? I tak samo, na przykład jak chcemy rzucić papierosy, nie? To ja mówię, bezboleśnie rzucić wtedy, jeżeli co jeden dzień jednego papierosa sobie po prostu odpuścisz. I wtedy bezboleśnie z tego wyjdziesz, bo organizm będzie nauczy się wytwarzać coraz mniej przeciwciał i nie będzie to reagował po prostu tak, że się źle czuje. Nie? No i to jest ta metoda. No więc na wszystko można znaleźć sposób, ale trzeba po prostu zacząć widzieć to w całości, całościowo widzieć rozwiązanie. No i ja na przykład, żeby po prostu, czyli stosować, jakby można powiedzieć, profilaktykę. Profilaktyka to są metody, które no, są środkiem zaradczym, żebyśmy dobrze funkcjonowali. Taką profilaktykę stosujemy na przykład dla pojazdów samochodowych, a więc musimy dokonać obsługi codziennej tego pojazdu, czy jest w oponach powietrze, czy jest borygo, czy jest olej, czy tam płyn hamulcowy, czy mam kierunkowskazy, czy mam hamulce, nie? To świadczy o bezpieczeństwie, że ten samochód jest bezpieczny i mogę bezpiecznie jeździć. A jak tego nie sprawdzę, no to złe hamulce to na kogoś uderzę, albo ktoś mnie uderzy, prawda? Dalej, po określonym przebiegu musimy zmienić powiedzmy sobie olej, filtr powietrza, filtr oleju. Jeśli tego nie zrobię, to olej będzie gęstniał, a jak zgęstnieje tak, no to mi zacze silnik, będę musiał robić kapitalkę, czyli wymienić po prostu cały silnik. Nie? No podobnie z organizmem. Więc ja obracałem takich 20 punktów, na które się powinni zwrócić uwagę, obsługi codziennej organizmu, nie? I to jest obsługa codzienna własnego organizmu, żeby trzeba na to zwrócić uwagę, żeby w porę zareagować. Dalej
Po prostu zauważyłem, że nasza żywność jest bardzo skażona. Mamy różne pestycydy, żeby no, owady nie zjadły nam żywności, nie? Prawda? A więc stosuje się nagminnie pestycydy. Coraz więcej osób w organizmach stwierdza istnienie pestycydów. 50% komórek, 60% komórek, 40% komórek to jest takie, w tych granicach mamy tyle pestycydów w każdej komórce. Tych komórek jest obezwładnione przez pestycydy. Stosujemy konserwanty. Zjadamy ponad 2,5 kg konserwantów rocznie, czyli różne E. To tego się nazbiera. Nawet w zwykłych cukierkach. To preparaty, które likwidują właśnie bakterie, tak? Grzyby, bakterie. To służą po to, żeby przedłużyć czas zużycia żywności tak. Jak najdłużej, żeby się nadawało jak najdłużej do spożycia. No, skoro nas zatruwają, no to my musimy ten organizm odtruwać. Nie ma innej możliwości. To konserwata 2,5 kg rocznie według badań amerykańskich, powiedzmy sobie, wychodzi 20 deko, tyle ile pomieści wątroba. Wątroba, trzustka produkuje, wątroba produkuje żółć, trzustka, sok trawienny trzustkowy, no i organizm próbuje się odtoksycznić, wyrzucając te konserwanty, te pestycydy do żółci i do soku trawienia trzustkowego. Te dostają się tam do jelit i razem z przetrawionym pokarmem znowu wracają żywą wrotną do wątroby. I tak krążą. Nie ma możliwości ich wydalenia. Jak mamy już tych konserwatów dużo, no to organizm próbuje to przez skórę. A więc mamy zaczerwienione skóry, jakieś liszaje, jakieś łuszczyce, jakieś inne rzeczy. No i idziemy do lekarza po to, żeby leki na łuszczyce. A to nie działa, bo trucizna jest dalej. Nie, jeszcze te leki też nieorganiczno skrętne, jeszcze mi nam dokładają, wątroba powinna to odłożyć i organizm się zatruwa coraz bardziej. No i potem się wyjemy z bólu i tak dalej. Nie? Bo już takie przypadki miałem. No, jak zastosowałem serię 7 biegunek po to, żeby jelita oczyścić, prawda? I przy tej serii będzie wyrzucone żółć i sok trawienny trzustkowy, który razem z tymi konserwantami, tymi toksynami, pestycydami zostanie wyrzucony. No to jest jedyny sposób na to, żeby odtruć organizm. Więc jedyną rzeczą, żebyśmy byli sprawni i nie zatruci, prawda, no to musimy zrozumieć, że skoro nas zatruwają, musimy się nauczyć odtruwać. I to ludziom tłumaczę od dobrych 25 lat, no ale większość to, a już, bo ten olejek mi tak śmierdzi, albo mam ruchy wymiotne. No cóż z tego? A który lek jest dobry? Ważne jest, że jest skuteczny. Musimy po prostu zrozumieć, chcemy być sprawni, to musimy odtruwać. A jak wyczyścimy tutaj, jeszcze nam w jogurtach, w aktimelach, jogurtach, kefirach dają nam po 5, po 6 porcji flory bakteryjnej, to tak jakbyśmy zjedli 6 probiotyków. No te probiotyki zawsze jak mamy jakieś leki, dodają nam też niby osłonowe to nazywają. Nie? No to jemy te probiotyki. No więc była taka jedna dziewczyna, miała 23 lata, mężatka 3 lat, już od 3 lat, no chciała już mieć dziecko. Poszła do lekarza jednego, drugiego, trzeciego, leki takie, owakie, żeby była w końcu tą mamą, nie? No, bezskutecznie. Przyszła do mnie, no to ja po swojemu sobie to badam, ustaliłem, że między jajnikiem a jajowodem ma 300 warstw atomowych,
a powinno być 30 warstw. No to za pomocą diody dominującej, te 270 warstw atomowych zmetalizowałem, zostawiłem 30. No po dwóch miesiącach do mnie dzwoni, dziękuję, bo jest przy nadziei i tak dalej. No ale po 10 miesiącach mama ją przyprowadziła. Panie ratuj, bo my naszej córki z naszej renty nie jesteśmy w stanie wykarmić. No i tak doszedłem do wniosku, o co tu chodzi. Więc ona zaczęła oglądać programy w telewizji. Jest Actimel, gdzie już miała więcej odporności. No, flora bakteryjna, która jest w tych Actimelkach, tak dalej, powoduje, że ta flora bakteryjna wytwarza więcej witaminy B12, no, które podnosi o 0,5%. Więc ona sobie polubiła te Actimelki, jadła 20 tych Actimelek dziennie. No to w każdym takim Actimelku 6 takich porcji probiotyków, no to tak jakby 120 porcji probiotyków jadła codziennie. Powinniśmy mieć poziom flory bakteryjnej 10 razy liczniejszy niż liczność naszych komórek, no to zaszczepiła tej flory, że miała 120 razy więcej niż liczność jej komórek, czyli 12 razy więcej niż liczność każdego przeciętnego człowieka. A zatem ta, cokolwiek my zjemy, to enzymy tej flory symbiotycznej muszą ten pokarm wstrętnie przetrawić. Jeśli przetrawią to pokarm, to soki trawienne nadążają, trawią to, co przetrawiała ta flora. A więc tempo trawienia pokarmu zależy od poziomu tej flory. Ale nikt tego nie wie i nie chce wiedzieć. Ważne, że on czuje głód. Nie wiem? Bo jeśli ta flora, ona zaszczepiła sobie, że miała 12 razy więcej, no to powinna być syta 8 godzin, to 8 godzin przez 12, czyli wszystko zostało strawione w ciągu 40 minut i po 40 minutach zostało wszystko wchłonięte, resztki pokarmu przenięte do odbytnicy, a ta flora została, bakteryjna, zaczęła wytwarzać te enzymy trawienne 12 razy więcej niż u przeciętnego człowieka, nie? Więc dało to takie potężne pieczenie sanie, ten fakt trawienia tych jelit, że ona w nocy musiała co 40 minut wstać i poszła się najeść. Panie, jak ja mogę pościć, jak ja mogę sobie czyścić, kiedy ja sobie w ciągu nocy 10 razy nie wstanę i ja sobie porządnie nie podjem, to ja spać nie mogę, nie? Więc mąż cieszył się, że ona jest przy nadziei, będą mieli dzieci, no to kupił ileś tam jedzenia, rano wstaje, nie ma nic. Musi zasuwać do sklepu, kupić, żeby dla niej było i dla niego do pracy. No i kupuje co dzień więcej, codziennie wszystko zjedzone. No i byłem bardzo zdziwiony. Po 10 miesiącach po prostu ja ją nie poznałem. No i specjalnie, jak dopiero rozpoznałem, że to jest ta sama osoba, bo tam po tych zmianach, co wprowadziłem w środku organizmu i patrzę, rzeczywiście, że jest to ona, no i zważyłem ją. Niech pan odgadnie, jaką miała wagę po 10 miesiącach. Jak pierwszy raz przyszła, miała 52 kg, to jaką mogła mieć wagę po 10 miesiącach? Setkę. 196 kg. 196 kg. Tak. To jest po prostu to, że nie rozumiemy zależności, że nasz organizm jest zależny od bakterii symbiotycznych, że nie umiemy ich redukować. Musimy się tego też nauczyć. Skoro nam w Actimelach, jogurtach, kefirach dają dodatkową porcję flory bakteryjnej, to musimy redukować, bo inaczej będziemy jedli więcej. Jak będziemy więcej jedli, to organizm będzie odkładany na zapas, czyli będziemy przybierać na wadze, będziemy otyli. I to, gdybyśmy to zrozumieli, to by na świecie nie było grubasów. Rozwiązanie jest proste, ale kto chce stosować proste rozwiązania? Nikt. No właśnie. To wszystko trzeba na to popatrzeć krytycznie, na umiejętność krytycznego patrzenia na wszystko, prawda, jest podstawą, że możemy funkcjonować normalnie.
i normalności. Dobrze, ja jeszcze chcę powrócić w takim razie, ja bym chciał powrócić w takim razie do metody diagnostycznej i do tego oddziaływania świadomością na ten biokomputer, który się znajduje pod czaszką. Cóż, mogę zademonstrować na pana organizmie. Bardzo chętnie. Więc program diagnostyczny. Zaczynam od, powiedzmy sobie, sprawności organizmu. Jaka jest sprawność pana organizmu? Móżdżek jest jedynym organem, który służy do modyfikacji rozkazu mózgu, żeby zachować równowagę. Więc nie wysyła informacji zwrotnej na mózgu i stąd jest problem, więc ja ten problem rozwiązałem za pomocą wahadełka. Co tu jest organem nadrzędnym? Mózg czy móżdżek? Mózg jest nadrzędny, ale móżdżek służy, ma po prostu synapsy elektryczne, jest 1000 razy szybszy od mózgu, więc ma po prostu ponad 4000 takich różnych mieszków, jakbyśmy to powiedzieli, gdzie jest ponad 6500 instrukcji w każdym się mieści, tyle co w pamięci operacyjnej mózgu. No więc można go wykorzystać do tego, żeby uruchomić nie jeden program, ale równocześnie kilka tysięcy programów, czyli wykonywać w tym samym czasie kilka tysięcy operacji, zmian na organizmie. Czyli to, co się mówi, że mózg działa jakby jednotorowo, bo nie potrafi wykonywać dwóch czynności jednocześnie, to mózg właśnie może robić właśnie może, wielotorowość. Tak. I ja to wykorzystuję. Szybkość mózgu, 1000 razy szybszej, no i te jego właściwości, prawda, przez przypadek to odkryłem, no i to po prostu wykorzystuję to do tego celu. A więc powiedzmy sobie sprawność. Jak można pomierzyć sprawność pańskiego organizmu? Czyli program musi zainicjować oddziaływanie dominujące, które przejdzie przez pana organizm. Pierwsze są wysyłane dwie wiązki oddziaływania dominującego. Oddziaływanie dominujące jest nośnikiem informacji, dlatego jest już zachowuje się jak taśma magnetofonowa, na którą można składać programy badawcze operacyjne, czy może coś zliczać, jak sumator i tak dalej, to różne właściwości. A więc program taki wysyła dwie wiązki. Jedna zlicza pana organizmie wszystkie komórki pana organizmu. Umieszcza wynik pod kreską ułamkową. Druga przechodzi przez pan organizm, zlicza tylko te komórki, które dostały impuls do pracy. I ilość tych komórek zapisuje w liczniku nad kreską ułamkową. Mam uzyskać wartość procentową, zmuszę ten licznik przemnożyć przez 100, albo dopisać 2 zera, nie? I teraz licznik przez mianownik musi dać wartość procentową od 0 do 100, nie? I żeby jak najszybciej się dostać do informacji, no to od 0 do 100 na pół to jest 50%, nie? Uruchamia program i jeśli będzie wartość mniejsza, to wokół wahadełka powstanie, musi być zagenerowany wir grawitacyjny lewoskrętny, a jeśli prawoskrętny wir, to będzie oświadczał, że to jest wartość większa niż 50%, prawda? Rozumiem. No i tu badam, jaka jest sprawność. Większa niż 50%. Od 0 do 100 na pół 75%, nie? Za tego. No więc znowu badam. Wartość mniejsza, czyli od 50 do 75. No to ja sobie mówię 66%, nie? Większa, czyli między 66 a 75, prawda? No to wezmę sobie na 70, większa. 72, mniejsza. 71, większa. Czyli 72 było już mniejsza, 71 większa, więc to 71 z hakiem, nie? Czyli w danym momencie czasowym 71% komórek uzyskuje po prostu impuls do pracy, nie? A powinny 100%. Więc tu mamy 29% jakby powiedzieć niesprawności. To teraz drugą rzeczą, którą badam, to komórki martwe. To tak samo, komórki, które nie mają ruchu cytoplazmy, są martwe.
I to sprawdzam. Więc sobie zacznę od 10% mniej, 8% więcej, 9% mniej. Więc w Pana organizmie jest 8% komórek martwych. Mamy dwa typy komórek martwych. Komórki poinfekcyjne, jeśli są śmierci po usztach wirusów, bakterii, to tych nie umiem przywrócić, to te by zostały. No i drugi typ komórek to są te, które powstały z procesu starzenia. To te utraciły ruch i przez nadanie im ruchu wirami grawitacyjnymi mogę je wrócić do życia, nie? Więc ile komórek zostałoby? Nie zostałaby żadna. Zatem wszystkie komórki jestem w stanie Panie i Panu przywrócić do życia. 8% razy 2 to już to poprawia sterowalność o 16%, nie? No to teraz mamy infekcje. Pierwsza taka rzecz to są infekcje strukturalne, ale głównie to dotyczy to prionów, czyli choroby BSL wściekłych krów. Takich pan infekcji nie ma. Dalej infekcja bakteryjna. Takiej infekcji też pan nie ma. Dalej to są wirusy bakterii, czyli to są takie, które mają cechy bakterii, cechy wirusów. Takich pan infekcji też nie ma. Bakterie też pan nie ma. Prątki, czy mają cechy grzybów, bakterii, nie? Te sprawdzam. Takich pan infekcji nie ma. Grzyby. 2% infekcji grzybiczej jest. Pytamy się, gdzie ta infekcja występuje, więc najczęściej dotyczy to przewodu trawiennego. Zaczynamy od przewodu trawiennego. Więc jama ustna. 1%, czyli 1% powierzchni, na 1% powierzchni jest infekcja grzywicza w jamie ustnej. To takie małe punkciki, pleśniawki to nazywamy. Gardę 2%, nie? Dalej mamy, idzie przełyk, nie? 3%. W żołądku nie ma, bo tam jest kwas solny, więc wszystko zabija i tam nie powinno być. Grzyby nie przeżyją. Nie przeżyją. W dwunastnicy 4%. W jelicie, powiedzmy sobie, cienkim, nie? 16%. 16%, no to jelito cienkie ma 460 metrów kwadratowej powierzchni, prawda? 10% to jest 46 metrów, no i jeszcze tam z tego połowę, to powiedzmy sobie, gdzieś w granicach 70 kilka procent, nie? Powierzchni, 70 metrów kwadratowych powierzchni, nie? To już tam są grzyby. One są organizmami najbardziej wrednymi, bo po prostu zabierają nam pokarm przetrawiony przez nasz organizm na rozwój własnej populacji. Wytwarzają mykotoksyny, czyli dodatkowo zatruwają nasz organizm. Jeśli bym chciał zobaczyć, ile pan ma mykotoksyn komórek w ilu komórkach, to 15% komórek ma mykotoksyny. No, jak zjemy pokarm skażony, powiedzmy sobie, to ten pokarm skażony powoduje, że mamy wymioty, biegunki, boli nas brzuch, boli nas głowa, nie możemy myśleć i tak dalej. A tu po prostu te komórki nie mogą działać, bo one są obezwładnione przez mykotoksyny, nie? No to tyle komórek tego. Jest obezwładniony, powiedzmy sobie, nie? Dalej to, powiedzmy, jelito grube, 6% powierzchni, nie? Odbytnica 2% powierzchni. Czy są gdzieś grzyby w innych częściach ciała? Nie ma. Więc mamy, infekcja dotyczy tylko przewodu trawiennego. Jest to niewielka infekcja, którą pan w zasadzie pomija, ale już może być trochę ból brzucha, już może być gazy, prawda, i tak dalej. Czyli często możemy łąki popuszczać sobie częściej niż kiedyś, i tak dalej. No to mała rzecz. Wystarczyłoby serię trzech biegunek zrobić, żeby to wyrzucić. Więc serię trzech biegunek. No. Jako najskuteczniejszy sposób zwalczania różnych infekcji to jest citroset, wyciąg z pestek grejpfruta. Jest to naturalny antybiotyk, na którego się organizmy nie uodparniają, to raz. No i
Po drugie, on zabija, obezwładnia lub po prostu podrażnia grzyby. Te się puszczają jelit, ścianek jelit, gdzie żerują. No, chcą się schować do treści pokarmowej, a tam drugim składnikiem, który daje olej rycynowy, nie? To jest środek, jak każdy olej powoduje, że te grzyby nie mogą się ruszać swoimi ciałami, więc nie mogą się przemieszczać. Je obezwładnia. Poza tym jego kolejną cechą jest to, że wywołuje biegunkę, a przez wywołanie biegunki wyrzuca to je na zewnątrz. Najskuteczniejszy sposób, nie ma takiego drugiego, próbowałem różnymi lekami, którymi wywołują biegunki, to zastąpić, ale jest to najskuteczniejsze. Czyli rada dla mnie na pozbycie się tych grzybów? Seria trzech biegunek. Czyli cytro... To jest... No i teraz... I rycyna. Żeby to przemycić, bo jeśli olej wybije, to się przegrywa do śluzówki, mam druchy wymiotne. Tak. Z pił nie będę. Więc ja to stosowałem na maślance, czy czwarte szklanki maślanki. Dwie łyżeczki citroseptu, cztery łyżki oleju rycynowego. Nie? Taka najskuteczniejsza jest na skuteczne zwalczanie grzybów. No i jeśli to pan wypije, no to gdyby się przykleił olej rycynowy do gardła, no drugim takim medium, to mi ludzie podpowiedzieli, to jest ciepła woda z łyżeczką wegety, że zmienia smak i tak dalej, i na tym dać ten citroset i olej rycynowy. I to i ciepła, to już mniej przykleja się do śluzówki gardła i nie trzeba, nie ma tych odruchów wymiotnych. No a jak jest odruch wymiotny, to mówię, weź łyk Coca-Coli, przepłukaj i wyczyścić ładnie, aż to zejdzie, oczyścisz sobie ten olej rycynowy, wtedy nie będziesz miał odruchów wymiotnych, nie? Jak tam ta mikstura biegunkowa dostaje się do jelit, to jelita wytwarzają gdzieś około pół kilograma śluzu i może organizm się odwodnić. Więc żeby się nie odwodnił, to trzeba by było wypić z pół litra jakiejś herbaty albo coś. No to ja wpadłem na pomysł, że mogą być użyte zioła przeczyszczające typu normosan, sennes lub normowit, nie? Z dwóch szaszetek, tak żeby była akurat na skuteczna herbata na tego, potęgują ruchy robaczkowe, czyli żeby jak najszybciej była wywołana biegunka, nie? Więc dodatkowo dwie korzyści. Nawadniają i jeszcze potęgują ruchy, żeby wywołać to wszystko, to zawartość jelit. Więc wypijamy te pół litra przeczyszczające. A czy lewatywa w takich przypadkach jest skuteczna również? Lewatywa jest tylko działa na jelito grube. Mhm. Między jelitem grubym i cienkim jest taka zastawka zwana zastawką bafina, po to, żeby zawartość jelita grubego nie wracała do jelita cienkiego. Tak. Nie? No i to bardzo jest ważne. I dlatego lewatywa tylko działa na jelito grube i odbytnice. No, a najważniejsze jest jelito cienkie, bo tam jest wchłanialny pokarm, nie? I tam chodzi o to, żeby zniszczyć te jakby osady żółciowe, czy sokotrawiennego, czy wszystkiego. I to tylko można zrobić się po prostu przez wywołanie takiej miksturą biegunkową biegunki, nie? Żeby taka biegunka zadziałała na cały przewód trawienny, od gardła aż po odbyt, nie? Dlatego o taką biegunkę chodzi, o takie oczyszczenie, żeby kostki litowe mogły sprawnie wchłaniać przetrawiony pokarm, nie? No i to jest cała zaleta tego wszystkiego. A więc po godzinie czasu, bo tak grzyby się podrażnione, zostały część zabite, część podrażnione, utonęły w tym oleju rycynowym, no i czekamy, czy jest biegunka. Jeśli nie ma biegunki w przeciągu godziny czasu, to grzyby zaczynają przychodzić do siebie. Jak przynajmniej w tego, to one mogą przez jelita się dostać do organizmu. I do organizmu mogą wejść międzyoczewne, to wtedy wodobrzusze spowodują, bo ściągną tyle wody. Międzyopłucne, to ściągną wodę i potrafią ściągnąć tyle wody, że zaduszą. A jak do innych organów się dostaną, no to będą rozkładać te organy jak ściółko w lesie. Przecież do tego umieją robić, prawda? Więc wtedy możemy odczuwać taki
palenie, jakbyś nas ktoś żywcem palił. Więc dlatego trzeba, czy nam się to podoba, czy nie, kontynuować dalej po godzinie czasu, powtórzyć znowu jeszcze raz tą miksturę z łykiem Coca-Coli i pół litra ziół przeczyszczających. I tak co godzinę musi się powtórzyć, aż w końcu będzie ta biegunka. Normalnie ludzie tak przeciętnie po czwartej, piątej biegunce mają raczej po czwartym, piątym wypiciu, czyli po 4-5 godzinach mają pierwszą biegunkę i wtedy idą do toalety. Wychodzą z toalety, to musimy znowu nową miksturę, też dostępnie co godzinę, żeby wywołać drugą i potem aż doszło pan do trzeciej takiej biegunki. To wszystko, zawartość jelit by była wyczyszczona, flora bakteryjna, grzyby, wszystko na gaz wyrzucone, nie? Czyste są. Kostki jelitowe mogą się urwać, więc dobrze byłoby tak dzień sobie dać takie przerwy, żeby na to, żeby te urwane kostki się tam zasklepiały i wygoiły i tak dalej. No i po takim dniu przerwy trzeba zaszczepić florę bakterii, bo wszystko żeśmy tego, więc jakiś probiotyk łykamy, czymś popijemy i od razu pół godziny później możemy już zjeść pierwszy lekkostrawny posiłek, typu jogurt, kefir, serek omnigazowany, kisiel, budyń itd. I takie lekkostrawne posiłki i trzeba by było przed każdymi tymi lekkostrawnymi dać probiotyk, nie? Czyli na przykład trylak, czyli lakcyt, czy jakieś inne, prawda, żeby zaszczepić sobie na nowo florę bakteryjną. No i po kwaśnym mlekiem po prostu od krowy. No, też tak samo. W jogurcie mogą być tam, prawda, te bakterie różne, przypadkowe, nie? Więc żeby to szlachetne zaszczepić. No i po 9 posiłku już możemy jeść normalnie, nie? No to jest sposób na grzyby. Teraz szukamy sobie dalej innych pierwotniaków, czyli już jedna komórkowce z jądrami takie, to już nie ma, pan chorobotwórczych. Robaków chorobotwórczych nie ma. Dalej to 5% to jest infekcji autoagresywnej, czyli własny układ obronny niszczy komórki zamiast ich bronić. Do takiej infekcji dochodzi, gdy mamy małej, gdy dochodzi do niedoboru pokarmowego, nie? I organizm ma za mało budulca. Więc to powoduje, że mamy trochę mniej produkcji hormonów i mamy takie jakieś malutkie zaburzenie hormonalne. U pana mamy poziom budulca, który dostaje się, jest wchłanialny z jelit, 62%, nie? Czyli 38% budulca brakuje, więcej niż 1/3. I grasica jest takim organem bardzo ważnym. Ona, każdy limfocyt produkowany w szpiku kości, który do niej przyjdzie, namnaża do populacji 10 do 8 potęgi. I to namnażanie po prostu tych namnożonych limfocytów każdemu wręcza identyfikator białka, czyli tak zwane białka z gnoździ tkankowej LH typu 2. Każdy organizm ludzki i inny ma swój własny taki identyfikator. Możemy powiedzieć, to przyrównać do takiego stanu, jaki mamy duże przedsiębiorstwo, jakby, nie? To w każdym przedsiębiorstwie każdy pracownik ma taki, na to etykietę z emblematem przedsiębiorstwa, zdjęciem, nazwiskiem, imieniem, nie? I w tym przedsiębiorstwie jest straż, która musi pilnować, żeby ktoś obcy się nie szwendał. Więc ta straż ma taki wzornik takiego emblematu, który każdy pracownik właściwie musi mieć na tej etykiecie. No i grasica produkuje 95 nietrafionych tych identyfikatorów białka, a tylko 5 trafionych. Jeśli mamy 62% tylko budulca, to może nie dojść do wytwarzania takich wszystkich limfocytów, to tylko 62%,
I wtedy te 5% nie będzie wyprodukowanych i wtedy grasica wręczy wszystkim obce inne identyfikatory. I każdy prenifocyt, który dostał ten po prostu ten identyfikator białka, przekształcony się w prenifocyt typu T. I jeśli chociaż jeden będzie właściwy z tym właściwym identyfikatorem, to wszystkie inne grasica rozkłada na aminokwasy, nie wpuszcza do krwiobiegu, a jak tego właściwego nie będzie limfocytu, to wtedy głupieje, wszystkie wpuszcza do krwiobiegu. To tak, jakby pan wszystkim strażakom dał właściwe, te złe identyfikatory, prawda, i oni własnych pracowników przeciwko będą niszczyć. Na czyli tym polega ciało obce. Nie ma na te choroby auto agresywne, czyli nazywają się autoimmunologiczne, supresyjne, nie? Prawda? Nie ma na to leków. Jedynym lekiem, który by przeciwdziałał, to jest dbanie o czystość kosmolitowych. Jeśli będą czyste kosmolitowe, będziemy wchłaniali bardzo dużo budulca. Grasica będzie miała komfort budulcowy, będzie produkowała wszystkie, cały zasad 10-8 potęgi tych limfocytów właściwych i każdy dostanie te właściwe 5% wyprodukowanych, a 95% będzie niszczyła, będzie składała i tylko będzie wpuszczała te właściwe. No i to umożliwi, że autoagresji nie będzie. Rozwiązanie jest tak proste, tak bardzo proste, bym czyste powiedział. Czyste jelito cienkie. Prawda? Czyste jelito cienkie i nie ma chorób autosupresyjnych, autoimmunologicznych. Ale lekarze się głowią, leków na to nie ma. I rozkładają ręce, co to jest. A rozwiązanie jest tak proste. Więc ja, no, ta krytyczne podejście do rzeczywistości doprowadziło do takich rozwiązań. To nie jest żaden cud. Umiejętność spojrzenia krytycznego. To najważniejsza jest w życiu. Być szczerym w stosunku do samego siebie i do innych. I umieć otwarcie powiedzieć człowieku, ty robisz źle. A nie, że puszczam nos na kwintę. Jeśli pan wyczyści te kosmolitowe, to będzie pan w innym stanie. Ale powiedzmy, mamy 62% tylko chłonianego budulca. Więc organizm produkuje 62% insulidy. Zatem 62% glukozy wchłonięte przez górną część kostka ma pokryć się w insulidie, a 38% nie. A więc te 38% glukozy może się tylko utlenić, jest cholesterolem całkowitym, który zalega w osoczu krwi. Nie? A zatem pomierzmy sobie stan, poziom cholesterolu całkowitego pana osoczu krwi, nie? Powinien być poniżej 200. 221 mg na decylitr, czyli o 21 za dużo, nie? Ten limfocyt, ten cholesterol całkowity muszą zabrać transporty tłuszczowe zwane LDL. Podobne do mikrobusików, więc ja nazywam ich mikrobusikami. Mikrobusik zabiera 10 osób. One też zabierają 10 drobin tłuszczowych. Mają taki adres molekularny i tam, gdzie jest taki adres molekularny naczynia krwionośnych, to się przykleja i przekazuje ten tłuszcz ze swojego pokładu do produkcji hormonów sterolowych i syntez chemicznych. Więc są bardzo potrzebne organizmowi. Ten cholesterol całkowity nie może być automatycznie przekazane przez naczynia krwionośne, muszą być te transporty tłuszczowe. Tak to jest skonstruowane. A więc, jeśli jest więcej cholesterolu całkowitego, więc musi wzrosnąć liczebność tych LDL-ów, tych mikrobusików. Jaki jest, powinien być stan poniżej 100, nie? Jaki jest stan na organizmie?